chcąc zaznaczyć dzisiejszą rocznicę, 103. rocznicę urodzin Jana Pawła II, chciałem wybrać temat, który on poruszał, ale nie chciałem wybierać tematu, który w jakiś sposób jest obgadany, tylko taki, który do końca jeszcze nie jest przepracowany. I też w związku z tym chciałem wybrać temat, który pasuje do konferencji. Konferencja ma tytuł bardzo pozytywny, jednak by głębiej zreflektować nad tym tematem, musimy się też zastanowić nad zagrożeniami, które są dla relacji państwo-kościół. I tutaj jest bardzo ciekawy temat, który Jan Paweł II porusza, mianowicie struktur grzechu. Na początku chciałbym określić znaczenie pojęcia struktury grzechu i odnoszę się tutaj wprost do encykliki Jana Pawła II, wydanej na zakończenie roku 1987, Solicitud Rei Socialis, dotyczącej społecznej troski Kościoła o autentyczny rozwój człowieka i społeczeństwa. Papież porusza temat struktur grzechu w paragrafach 36-44 tej encykliki i definiuje je jako, proszę slajd następny. Definiuje jako sumę czynników negatywnych, których działanie zmierza w kierunku przeciwnym niż prawdziwe poczucie powszechnego dobra wspólnego i potrzeba popierania go. To jest 37 paragraf. I mówiąc wprost, te struktury grzechu to czynniki negatywne, które działają przeciw powszechnemu dobru wspólnemu i jego promocji. Dobro wspólne przed chwilą bardzo ładnie rozwinął pan doktor Stępień, też w kontekście wykładni Soboru Watykańskiego II. Papież formułuje to określenie głównie wobec tego, co tworzą różne dzielące świat bloki podtrzymywane przez sztywne ideologie, w których zamiast współzależności i solidarności dominują różne formy imperializmu. Dla lepszego zrozumienia, na czym polegają struktury grzechu, podam dwa przykłady. Pierwszy przykład występowania struktur grzechu można podać obecną sytuację w Nikaragui, gdzie sandynistyczny lewicowy reżim wojskowy Daniela Ortegi stawia sobie za cel utrzymanie władzy, a nie rozwój społeczny, nie dobro wspólne wszystkich obywateli. Ogranicza więc ich wolności, w tym wolności religijne, prześladując na przykład Kościół. Ale można podać też bliższy przykład naszej rzeczywistości, szczególnie częsty w państwach demokratycznych. Dalej. Dobrze. I tutaj jako przykład może być partia rządząca w jakimkolwiek państwie demokratycznym, która prowadzi sondaże, bada sondaże społeczne i podejmuje takie decyzje, które zapewniają jej popularność, ale nie podejmuje trudnych reform. Prowadzi taką politykę, aby miała najwyższe słupki sondażowe w momencie najbliższych wyborów i nie prowadzi polityki długofalowej, stabilnego rozwoju społecznego. Stawia na pierwszym miejscu dobro partii, przetrwanie u władzy, a nie dobro ojczyzny, dobro wspólne. Proszę następny, właśnie no, jeszcze cofnijmy. Czyli mamy tutaj, można by to po łacinie powiedzieć, non bonum patries et bonum partis. Takie subtelne przedstawienie w hierarchii dóbr, a jakże znaczące. Dobro cząstkowe ponad dobro wspólne. Wypowiadał się już na ten temat święty Tomasz w Sumie Teologicznej i tutaj pewnie gdyby pan profesor Tulejski miał swój wykład, to pewno przedstawiłby to całościowo, a my musimy się po tym tylko prześliznąć. Proszę następny. Jest więc jasne, że wszyscy, tutaj jest właśnie wkład świętego Tomasza, wszyscy, którzy mieszczą się w jakiejś wspólnocie, są wobec wspólnoty tak jak części względem całości. Część zaś jest tym, co należy do całości, stąd i każde dobro części daje się przyporządkować do dobra całości. Tak więc rozważmy, jakie są możliwe działania przeciw dobru wspólnemu poprzez stawianie innych dóbr ponad nie. Oczywiście Jan Paweł II skupia się w Solicitud Rei Socialis na strukturach społeczno-politycznych, gospodarczych, ale wyraźnie stwierdza też, że struktury grzechu nie ograniczają się
do komponentu politycznego. Następny slajd. Dobrze. Chodzi nade wszystko o fakt współzależności pojmowanej jako system determinujący stosunki w świecie współczesnym w jego komponentach gospodarczej, kulturowej, politycznej oraz religijnej współzależności przyjętej jako kategoria moralna. Jan Paweł II przygotowuje nas na zrozumienie struktur grzechu, opisując grzech społeczny, zło społeczne, wydanej 3 lata wcześniej niż Solicitud Rei Socialis, bo w 1984 roku Adhortacji Apostolskiej Reconciliatio et Penitentia. W paragrafie 16 papież wyjaśnia, otóż Kościół, gdy mówi o sytuacjach grzechu lub gdy piętnuje jako grzechy społeczne pewne sytuacje czy pewne zachowania zbiorowe większych czy mniejszych grup społecznych lub wręcz całych narodów, i bloków narodów, wie i głosi, że takie wypadki grzechu społecznego są jednocześnie owocem, nagromadzeniem i zbiorem wielu grzechów osobistych. Chodzi o grzechy najbardziej osobiste, tego, kto powołuje lub popiera nieprawość, albo też czerpie z niej korzyści. Pochylając się nad wypowiedziami Jana Pawła II, mamy więc obowiązek nie tylko je zachowywać, rozumieć, wcielać, ale też rozwijać jako nauczanie. W kontekście tematu tej konferencji trzeba nam spróbować rozwinąć zagadnienie, jak struktury grzechu w państwie i w Kościele mogą degenerować relacje te. Tutaj zgadzam się z tezą pana profesora Ujazdowskiego, że musimy przybrać kontekst historyczny. Wybierzmy więc przykłady z historii Kościoła. Nie mamy tutaj wystarczającego czasu, by je przeanalizować pod kątem występowania struktur grzechu, ale podam parę do indywidualnego przemyślenia. I tutaj mamy przede wszystkim śmierć Jezusa, co jest jej wynikiem, jaki jest skutek, skutkiem śmierć, ale czego? Jest wynikiem walki o stabilne kontynuowanie władzy religijnej w narodzie izraelskim pod okupacją rzymską. Inny przykład to ciągnący się od początku w Bizancjum wpływ władzy cesarzy i władców w kościołach wschodnich na życie kościoła, a wręcz na ustanawianie władzy kościelnej. Doprowadziło to dziś do ogromnego kryzysu, który obecnie najbardziej uwidoczniony jest w tym, że patriarcha moskiewski błogosławi wojnę przeciw Ukrainie, gdzie przecież również jest prawosławie. Trzeci przykład, splądrowanie, zniszczenie i spalenie Konstantynopola, w szczególności świątyń przez IV wyprawę krzyżową w kwietniu 1204 roku. Kościół zachodni zaatakował kościół na wschodzie. Podczas oblężenia i 3-dniowego rabunku zdobytego miasta nie obyło się bez rozlewu krwi. Zabici byli wśród atakujących łacinników i wśród ludności lokalnej, w tym mnisi, mniszki i duchowni. Czwarty przykład, niewola awinjońska 1309-1377. Opuszczenie Rzymu przez papieża było spowodowane klęską papiestwa w politycznej walce z monarchią króla Filipa IV Pięknego oraz rozbiciem politycznym we Włoszech. Przyczyniło się to do dalszego upadku znaczenia papiestwa, do rozpowszechniania się innych negatywnych zjawisk w Kościele, jak fiskalizm, korupcja wśród urzędników kościelnych, nepotyzm, symonia, a dalszym tragicznym następstwem było zaś wielopapiestwo Wielkiej Schizmy Zachodniej 1378-1417. Piąty przykład, walka komunizmu z Kościołem wiodła również przez prześladowania duchowieństwa, ale również przez rozwijanie form szantażu i tajnej współpracy, za co odpowiedzialny w PRL był Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przykład szósty. Stosunkowo spokojne czasy dla Kościoła w okresie powojennym również wiązały się z nadużywaniem władzy duchowej i wykorzystywaniem seksualnym najsłabszych w Kościele. Zaniedbania w ograniczaniu działalności przestępczej, czy też mylnie utożsamiane dobre imię Kościoła z dobrym imieniem duchownych, wpływało na rozwijanie się struktur tolerancji prześladowców i ochrony ich dobrego imienia. I siódmy, ostatni przykład, Nikaragua. Według nowego raportu Amerykańskiej Komisji do Spraw Wolności Religijnej wzrosło znacząco prześladowanie Kościoła w 2022 roku. Państwo zamykało przedstawicieli Kościoła w aresztach i więzieniach, pozbawiało ich praw obywatelskich.
Biskup Alvarez został skazany na 26 lat więzienia. Delegalizowano instytucje katolickie, odbierano własność Kościoła, oskarżając Kościół o spisek. Trzeba tu jasno stwierdzić, że grzech indywidualny leżący u podstaw rozwijania struktur grzechu najczęściej był popełniany w celu uzyskania lub zachowania władzy. I to nie chodzi tylko o władzę świecką. Partykularne interesy dążących do zdobycia władzy czy dzierżących władzę, by ją utrzymać, nawet kosztem całości, można zaaplikować również do władzy kościelnej na różnych poziomach sprawowania tej władzy. W tym miejscu refleksji nad relacjami państwo-kościół w perspektywie grzechu strukturalnego zaproponowanej przez Jana Pawła II dodałbym wypowiedź wielkiego znawcy Jana Pawła II i znanego teologa katolickiego George'a Weigla, który patrzy na nauczanie papieża Polaka nieuwarunkowany polską tradycją i miłością do niego. 15 maja, kilka dni temu, w KAI przeprowadzono z nim wywiad, który nosi tytuł Kościół w Polsce musi naprawdę poznać nauczanie Jana Pawła II. Weigel podkreśla w nim szczególnie, chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Od dekady powtarzam, że Kościół w Polsce musi przestać nostalgicznie obcować z Janem Pawłem II i naprawdę poznać jego nauczanie. Nauczyć wczuwać się w jego myśl, a następnie stosować ją w realiach XXI wieku. To znaczy polski katolicyzm musi raczej patrzeć oczami Jana Pawła II w teraźniejszość i przyszłość, aniżeli oglądać się przez ramię na ukochanego świętego dziadka. Koniec cytatu. I tutaj, co istotne, dalej Weigel stwierdza. Dzisiaj bardzo ważna jest nauka społeczna Jana Pawła II, zwłaszcza ta zawarta w encyklice Centesimus Annus. Zakazuje ona swoją aktualność w obliczu wyzwań dla wolnego społeczeństwa, jakimi są zarówno stare, jak i nowe formy autorytaryzmu. W tej doktrynie społecznej Kościół nie jest ustanowiony, to jest sprzymierzony z państwem, nie jest partyzancki, czyli sprzymierzony z partią, ani też nie jest prywatny, wycofany z życia politycznego. Kościół w wizji Jana Pawła II jest raczej kościołem publicznym, który pomaga tworzyć kulturę kształtującą politykę, ekonomię, nauczając i żyjąc podstawowymi prawdami, tak aby wolność polityczna, ekonomiczna prowadziła do rozkwitu jednostki i solidarności społecznej. I na koniec przełożenie praktyczne. Widząc różne formy obecności struktur grzechu w relacjach państwo-kościół, ważne jest, abyśmy sami, działając zarówno w kościele, jak i w przestrzeni państwa, umieli być uwrażliwieni na tworzenie się takich wynaturzonych mechanizmów, struktur zła i ich rozwój. W encyklice Centesimus Annus z 1991 roku papież wzywa do działania. Decyzje więc, dzięki którym powstaje jakieś ludzkie środowisko, mogą tworzyć specyficzne struktury grzechu, przeszkadzając w pełnej ludzkiej realizacji tym, którzy są przez te struktury w rozmaity sposób uciskani. Burzenie takich struktur i zastępowanie ich bardziej autentycznymi formami współżycia jest zadaniem wymagającym odwagi i cierpliwości. I powróćmy jeszcze do encykliki Solicitudo Rei Socialis, w której papież definiuje struktury grzechu najbardziej obszernie i daje tam również wskazania, jak przeciwdziałać powstawaniu i rozwojowi tych struktur, czyli inaczej mówiąc, jak dobrze układać również stosunki państwo-kościół. Nasze zaangażowanie może i powinno w miarę możliwości każdego realizować się w następujących punktach. 7. Proszę następny slajd. Punkt 1. Ukazywanie naturalnej godności każdego człowieka. Punkt 2. Wzajemne uznanie podmiotowości i właściwych sobie ról państwa i kościoła, które w wielu obszarach się przenikają i powinni się dopełniać. Punkt 3. Promowanie zasady dobra wspólnego jako celu, który powinien łączyć działania państwa, jak i kościoła. Oznacza to rezygnację z dobra partykularnego, czyli interesów ograniczonych grup zarówno w państwie, jak i w kościele. 4. punkt, uznanie odpowiedzialności za słabszych, co rozwijane jest w opcji preferencyjnej na rzecz ubogich. Papież wyjaśnia, jest to rodzaj opcji, forma pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej, poświadczona przez tradycję Kościoła.
odnosi się do życia każdego chrześcijanina, które ma być naśladowaniem życia Chrystusa, ale również stosuje się do społecznej odpowiedzialności, a zatem do stylu naszego życia, do decyzji, które trzeba stosownie podejmować w odniesieniu do własności i użytkowania dóbr. Punkt piąty. Praktykowanie solidarności jako cnoty społecznej. Punkt szósty. Posługa ewangelizacji na polu społecznym, która jest aspektem prorockiej funkcji Kościoła, do której należy także ukazywanie zła i niesprawiedliwości. Czyli mamy też obowiązek ukazywać zło i niesprawiedliwość i niestety przykład męczeństwa patrona Polski, świętego Szczepana biskupa, pokazuje, jak to jest trudny punkt do realizacji. Tutaj jest jednak roztropne dopowiedzenie papieża, że przepowiadanie dające prawdziwą stałość i moc wyższej motywacji jest zawsze ważniejsze od oskarżania, czyli żeby to zbalansować. I punkt ostatni. Działania na rzecz rozwoju i budowania pokoju zgodnie z tym, co promował Paweł VI w encyklice Populorum Progressio, że pokój jest nowym imieniem rozwoju. W ogólności papież Polak dalej stwierdza, że narzędziem, jakim Kościół posługuje się do osiągania tego celu, jest jego nauka społeczna. W obecnej trudnej sytuacji wielką pomocą we właściwym przedstawianiu problemów i możliwie najlepszym rozwiązywaniu może być dokładniejsza znajomość i szersze upowszechnienie całokształtu zasad refleksji, kryteriów i ocen wytycznych działania podanych w nauczaniu. Społeczna nauka Kościoła winna dzisiaj być bardziej niż dawniej otworzyć się na perspektywę międzynarodową w duchu Soboru Watykańskiego, co również zaznaczał tutaj tę intuicję pan profesor Borecki i ostatnich encyklik papieskich, a zwłaszcza Populorum Progressio. I puentując, przypomnijmy sobie jeszcze wypowiedź Soboru Watykańskiego II, którą przypomina katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 22.46. Jest to cytowany fragment z Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Do zadań Kościoła należy wydawanie oceny moralnej nawet w kwestiach dotyczących spraw politycznych. Kiedy domagają się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosując wszystkie i wyłącznie te środki, które zgodne są z Ewangelią i dobrem powszechnym według różnorodności czasów i warunków. Dziękuję za uwagę.